Dzień dobry, Julia Lis. Zapraszam Państwa na poniedziałkowe wydarzenia Telewizji Zabrze. W zespole szkół numer 10 odbyły się zajęcia sportowo-rekreacyjne dla całych rodzin. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Było to pierwsze z zaplanowanych 3 spotkań, które Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrzu zorganizowało w ramach projektu Miasto Przestrzenią Rozwoju. Fantastyczna forma aktywności dla całej naszej rodziny. Jestem tutaj z moimi chłopakami, którzy właśnie tutaj ścianka wspinaczkowa, ping-pong, także my jeszcze na zumbie tutaj brałyśmy udział. Jak się Pani tutaj dzisiaj bawi? Bardzo fajnie, bardzo mi się podoba, że mogę wspólnie w ten sposób spędzić czas ze swoją rodziną i oby więcej takich inicjatyw w Zabrzu. Skąd pomysł na te zajęcia? Chcieliśmy aktywnie spędzić czas z rodzinami w Zabrzu. Chcieliśmy, żeby to były zajęcia sportowe. Jest zima, pogoda jest co prawda piękna, natomiast te zajęcia sportowe dla dzieci bezpiecznie są wewnątrz, więc chcieliśmy aktywnie z nimi być, aktywnie się bawić i poznawać się również, bo przecież to też poznanie mieszkańców Zabrza i dla nas, jako dla Centrum Rozwoju Rodziny, ale też dla mieszkańców. Więc to był nasz cel, żeby wspólnie z nimi się pobawić. Zajęcia już trwają jakiś czas. Jak tutaj to wygląda z Pani perspektywy? Zajęcia są wielotematyczne, zajęcia osobne dla mam zumba, zajęcia osobne dla tatusiów, ping-pong, ale też siłownia, ale też wspólne zajęcia sportowe, tory przeszkód, biegi, ścianka wspinaczkowa. To wszystko, co przygotowaliśmy wraz z Aktywnym Zabrzem, gdzie wspólnie rodziny mogą uczestniczyć w zajęciach, albo też osobno. Mamy akurat uczestniczyły osobno w zumbie, więc to chyba duży sukces dla mam, mogły się również samodzielnie zrelaksować. Jestem mieszkańką, tutaj mieszkanką Zabrza Mikulczyzy i pomyślałam sobie, że skoro jest taka fajna akcja spędzenia aktywnie soboty, to przyjdę tu z synem, mamy niedaleko i dzięki temu mogliśmy skorzystać tutaj z atrakcji na sali w zespole szkół numer 10. Poranek dopiero się zaczął, syn poszedł na ściankę wspinaczkową, uczestniczę w zumbie, a wcześniej wszyscy wspólnie odbyliśmy rozgrzewkę. W zespole szkół numer 10, gdzie mamy tak piękną przygotowaną salę i gdzie wszystko jest w jednym miejscu, bo i ścianka wspinaczkowa, i duża sala gimnastyczna, i sala do tańca, do zumby, i stoły do tenisa stołowego, to nie jest za duże wyzwanie, ale cieszymy się, że tyle osób i zarówno z dzielnicy, jak i z Zabrza właśnie przyszło, z centrum Zabrza przyjechało dzisiaj tutaj do nas na właśnie tą rodzinną aktywność, gdzie mogą spróbować wszystkiego, od tenisa stołowego, po siłownię, po zajęcia zumby, po zajęcia taneczne, no i oczywiście wspinaczkę. Już nawet się wspinałam na tą najtrudniejszą, no bardzo fajnie, no super, naprawdę. Co powiesz dzisiaj o takich zajęciach łączonych, bo tutaj i mama twoja jest na tych zajęciach, właściwie całe rodziny dzisiaj uczestniczą. Fajna zabawa? Tak, bardzo fajna. No, to mi się bardzo podoba. No, tor przeszkód. Tak, super. Bardzo mi się tutaj podoba. A co takiego tutaj fajnego robisz? Chodzę po torze przeszkód. Zaraz będę się wspinać na wspinaczkę. Podoba mi się. Fajny pomysł, żeby całe rodziny tak spędzały czas? Tak, bardzo fajny pomysł. No bo można więcej czasu spędzić z rodziną, pobawić się, poznać nowych przyjaciół. To projekt realizowany jako jeden z wielu w ramach funduszy norweskich. Tak, zajęcia aktywne dla rodzin to jeden z projektów, które organizowaliśmy. Jeszcze będą 2 edycje, więc zapraszamy serdecznie innych mieszkańców Zabrza, którzy nie mieli okazji dzisiaj skorzystać, ponieważ miejsc mieliśmy ograniczone, a ilość osób była bardzo, bardzo duża, więc na pewno wszyscy, którzy będą chcieli, skorzystają. Jeszcze 2 przynajmniej edycje w przyszłym miesiącu i za 2 miesiące, więc zapraszamy serdecznie. No i ta zabawa, myślę, pokazuje dzisiaj te humory i ta atmosfera, w której panuje, pokazuje, że warto i że fajnie się wspólnie spędza czas. W wyjątkowej scenerii można było usłyszeć zabrzański chór młodzieżowy Rezonans Contutti, który w minioną sobotę wystąpił w Parku Miliona Świateł. Był to koncert ze szczególną dedykacją dla obchodzących w styczniu swoje święto babci i dziadków. And heaven nature see, and heaven nature see me, and heaven nature see. Pięknie śpiewają, coś fantastycznego. Fajny pomysł na koncert w takim miejscu. Rewelacja, jeszcze z okazji Dnia Babci i Dziadka.
Wydaje mi się, że bardzo fajny pomysł. Jesteśmy byłymi chórzystami rezonansu, więc my tutaj sobie podśpiewujemy. Super, bardzo fajnie. Dziękujemy za tą inicjatywę. Niebieski chór wiał na cały świat, niosąc radość ludziom wszystkich raz. Na wysokościach Bogu chwała, pokój ziemi tej. Bogu chwała, pokój ludziom ziemi tej. Fajny pomysł na koncert w takim miejscu? Tak, na pewno się spodoba każdemu. Bardzo ładnie, bardzo. Bardzo często chodzimy na niebo i w Domu Kultury, w Mikulczycach mieszkamy, także jesteśmy z nich bardzo zadowoleni. Super, super sprawa. Fajne miejsce i fajne światełka na pewno są. Superowo. No. Można podziwiać, że w takie zimno pięknie im to wychodzi. I poza tym ładna pogoda trafiła się. Zima, światełka, muzyka i to jest superowo. Pierwszy raz byłam na koncercie rezonansu, chóru, z którego sama wyrosłam. Na takich właśnie warunkach, na takim powietrzu zimnym, ale z przyjemnością zaśpiewałam wszystkie znane mi, stare hity, bym tak powiedziała. Bardzo się cieszę, że jestem już babcią i mogłam zostać tu dzisiaj zaproszona. Także cieszę się również, że pałeczkę naszą rodzinną przekazaliśmy bratanicy męża, która właśnie śpiewa też w rezonansie. No i dzięki temu właśnie naprawdę z ogromną przyjemnością jesteśmy na większości koncertów, jeśli tylko możemy. A dzisiaj rewelacja, naprawdę, super. Kiedy jasny blask olśnił niebo skłon, dając ziemi przedsmak niebios chwał. Na wysokościach Bogu chwała, pokój ziemi tej. Dzisiaj daliście świetny koncert w zimowej scenerii. Jak wam się dzisiaj tutaj śpiewało? No, znakomicie, ponieważ publiczność dopisała i rozgrzała nas swoją atmosferą. My ich rozgrzaliśmy, oni nas, także bardzo fajnie. Jesteśmy bardzo z tego zadowoleni, chociaż rzeczywiście temperatura była dosyć niska. Jesteście przygotowani do śpiewania w każdych warunkach. Ależ oczywiście nasza młodzież to są prawdziwi twardziele, a nawet jak nie są twardzielami, to po prostu pokonują swoje wszystkie słabości i no możemy na nich zawsze liczyć. We wszelkich sytuacjach dali radę. Nie było to na pewno łatwe. Mimo tego, że mamy dużą rotację pokoleń, w zasadzie co roku jest 30 nowych osób, jakieś są zmiany i tak dalej, to cały czas staramy się kilka programów równocześnie opracowywać, tak żeby rzeczywiście można się w różnych sytuacjach znaleźć i coś odpowiedniego do chwili obecnej zaśpiewać. Teraz to był taki program przejściowy pomiędzy ostatnim koncertem kolędowym. Już trochę rozrywkowych utworów było. Zabrze jest absolutnie wyjątkowe. Już nikt nie pamięta, że jeszcze 3 lata temu tu hulał wiatr, a dziś brzmi przepiękna muzyka, muzyka wykonana przez naszych kochanych chórzystów z rezonansu Contutti, ale myślę, że też ci, którzy przyszli posłuchać, doskonale wzmocnili to brzmienie. Sceneria absolutnie wyjątkowa ten wieczór. Długo będziemy mieli w sercu i w pamięci. Wszystkiego najlepszego wszystkim tym, którzy dziś pięknie śpiewali. A chórzystom, pani Arlenie i panu Waldkowi Gałązce, dziękujemy za przygotowanie tej niesamowitej uczty dla ducha. Wszystkiego dobrego. Chwała na wysokościach, chwała na wysokościach, pokój ludziom ziemi tej. Z okazji Dnia Dziadka i Babci dzieci z Międzynarodowej Akademii Przedszkolaka w Zabrzu przygotowały dwujęzyczne przedstawienie. Kochasz swoją babcię i dziadka? Za to, że mnie kochają, za to, że ze mną spędzają dni i za to, że dzisiaj jest ich dzień. Za to, że mnie też kochają. Za to, że też mnie kochają. Powiedz, co lubisz z nimi robić? Lubię bawić się i grać w gry. A co robisz w wolnych chwilach z dziadkami? Lubię, jak babcia mi czyta i bawić się z dziadkiem. Z dziadkiem najczęściej gram w piłkę. A co jest takiego w nich wyjątkowego? No, że babcia i dziadka jest wyjątkowego, dlatego że oni nas bardzo kochają, też my ich bardzo kochamy. Nasi milusińscy, którzy dzisiaj swoich ukochanych dziadków i babcie będą mieli szansę gościć w naszych progach i będą mieli okazję podzielić się tym,
co na co dzień chcą im pokazywać, czyli przede wszystkim miłością. Te serduszka tutaj to oznaka tego, że cały czas o nich myślą ciepło, a serca i dziadków i babci biją dla swoich wnuków, więc wnuki dzisiaj chcą się odwdzięczyć tym, co przygotowały. Niech to pozostanie słodką tajemnicą. To jest najwspanialsze uczucie. No, być babcią to jest trudno określić, ale to jest coś wspaniałego. Bardzo się cieszymy, to jest nasz trzeci wnuk, najmłodszy, także mamy już doświadczenie. No i to jest najprzyjemniejsze uczucie, szczególnie w takim dniu. Duże szczęście, chyba powiem tak, że to jest dla mnie największe szczęście. Inaczej całkowicie podchodzi się do wnuków niż do własnych dzieci. I babcia i dziadek to przede wszystkim rozpieszczają. Oni są od tego, żeby rozpieszczać, a rodzice niech sobie wychowują. Coś wspaniałego. Dzisiaj właśnie mamy święto i dobrze, że te święta są, bo to jest okazja, żeby znaleźć czas na świętowanie Dnia Dziadka i Babci. Trzeba życzyć tego, żebyśmy my, dziadkowie, nadążali za naszymi wnukami, bo nie jest łatwo za nimi nadążyć. Żebyśmy my rozumieli ich, a oni nas szanowali, bo to musi działać w obie strony. Czego byś im życzył? Wszystkiego najlepszego. Życzyłam im dużo by zdrowia, żeby długo żyli. Dużo szczęścia i pomyślności. Dużo zdrowia i żeby żyli najwięcej jak mogą. Żeby mieli zdrowka. Żeby byli zdrowi. Wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia i żeby mieli dużo przyjaciół. Na dzisiaj to już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.